Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Państwa, aby odnieść się do wczorajszej konferencji prasowej pana premiera, na której przedstawić rząd obiecywał strategię wyjścia z zamrażania gospodarki, a tymczasem dowiedzieliśmy się o tym, że będzie można wejść do lasu. Pytanie, czy przedsiębiorcy mają też pójść do lasu i dać sobie spokój z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo w tych realiach, w jakich w tej chwili muszą pracować, nie jest możliwe jakiekolwiek planowanie gospodarcze, a każde przedsiębiorstwo i w czasach kryzysu, i w czasach prosperity opiera się na planowaniu działalności gospodarczej, na planowaniu inwestycji, na planowaniu stanów zatrudnienia, na planowaniu obrotów, na planowaniu osiągnięcia jakiegoś zysku. Przypomnijmy, że na tym polega działalność przedsiębiorcy, żeby zaspokajając jakieś potrzeby odnosić zysk. W tej chwili przedsiębiorcy nie wiedzą, kiedy i jak będą mogli zaspokajać jakiekolwiek potrzeby, ponieważ panuje nieprawdopodobny regulacyjny i polityczny chaos. My jako politycy nie wiemy, kiedy będą wybory i nie wiemy, w jakim trybie się one odbędą. Nie wiemy nawet, kiedy będą debaty wyborcze. Dziś dowiedziałem się, że wybory rozpisane są na 10 maja. Jedna ze stacji telewizyjnych organizuje debatę na 11 maja. To pokazuje, jaki chaos jest po stronie politycznej. Nie mniejszy chaos jest po stronie gospodarczej. Zarówno ta dziurawa, biurokratyczna tarcza, w wyniku której już mamy ponad miesiąc opóźnień z pomocą, która powinna trafić na rynek, a tymczasem łatane są kolejne dziury, jak nie w Sejmie, to w Senacie. Identycznie jest z planem odmrożenia gospodarki. Minister Szumowski, proszę Państwa, wyliczył i podał do publicznej wiadomości, że zamrożenie państwa to 10 miliardów złotych każdego dnia. Nie trudno policzyć, że to równowartość całego budżetu państwa w 43 dni, a my już jesteśmy 28 dni w tej kwarantannie. Pytanie, jak długo rząd zamierza nas jeszcze trzymać. Warto zwrócić uwagę, że inne państwa postępują w inny sposób. Rząd się tłumaczy, że nie wie, kiedy będzie szczyt zachorowań, że nie wie, jak będzie rozwijać się epidemia, więc nie może nic prognozować ani planować. Ja pozwolę sobie powtórzyć tezę, którą przedstawiłem wczoraj w wywiadzie dla Radia Plus, a mianowicie lepsza strategia, nawet błędna, która jest korygowana, niż żadna. Do błędnej strategii, do błędnego planu można zacząć się dostosowywać, później ten plan korygować i korygować także plany gospodarcze. Natomiast sytuacja, w której właściwie nikt nie wie, na czym stoi, jest najgorsza z możliwych. Wstrzymywane są inwestycje, redukowane są załogi, ludzie wysyłani są nie tylko na to postojowe, ale po prostu na bezrobocie, bo to jest często najkorzystniejsza i najbezpieczniejsza opcja dla przedsiębiorstw, redukowanie stanu zatrudnienia i w nadziei, że odbudują stan zatrudnienia, kiedy odbudują obroty. A przypomnijmy, że inne państwa prezentują plany bardzo konkretne. Na przykład Dania ogłosiła, że 20 kwietnia otworzy szkoły. Czechy ogłosiły, że między 11 maja a 8 czerwca otworzą duże sklepy, duże centra handlowe, najpierw ogródki restauracyjne i restauracje. Austria z kolei ogłosiła, że między 2 maja, od 2 maja otwiera galerie handlowe, otwiera zakłady usługowe, w tym zakłady fryzjerskie. Czyli da się. Jeżeli jest to możliwe w Danii, w Czechach, w Austrii, w innych państwach, to byłoby to możliwe także w Polsce. I rząd powinien przedstawić konkretny, wiarygodny, wydyskutowany z kręgami gospodarczymi plan wyjścia z obecnego zastoju, ponieważ na własne życzenie rząd nas wprowadza w największą recesję od czasu lat późnych 80. To jest działanie antynarodowe. Warto też podkreślić, że kolejna odsłona tych rządowych restrykcji jest wprowadzana z zaskoczenia i pisana na kolanie. Praktycznie każde kolejne rozporządzenie jest ogłaszane już po konferencji prasowej, wielokrotnie korygowane. Pojawiają się sformułowania, które później są wycofywane. No proszę Państwa, w takim chaosie trudno się później dziwić, że również funkcjonariusze służb odpowiadających za bezpieczeństwo czy za porządek publiczny zaczynają zachowywać się coraz bardziej nerwowo i popełniać coraz więcej błędów. A jeszcze krążą nieoficjalne informacje, że jest przykaz, żeby wystawiać jak najwyższe mandaty.
No więc nie wiem, czy ma to służyć zastraszeniu społeczeństwa, czy czemu. Natomiast ofiarami tego jesteśmy wszyscy jako obywatele. I ci pracujący w administracji, i ci pracujący w sektorze prywatnym, i ci pracujący w służbach państwowych i mający obowiązek egzekwować chaotyczne, pisane na kolanie prawo. Wszyscy jako obywatele jesteśmy ofiarami rządowego chaosu. Jest tylko jeden ośrodek władzy, który za ten chaos ponosi odpowiedzialność. To rząd, to kancelaria premiera i firmujący wszystkie jej działania pan prezydent Andrzej Duda. Nie mamy w tej chwili rządów koalicyjnych, jak to lubią podkreślać politycy opcji rządzącej. Wszyscy politycy, którzy stanowią zaplecze obecnie urzędującego rządu, zostali wybrani z listy jednej partii politycznej. I ta partia ponosi pełną odpowiedzialność za ten stan, w który została wprowadzona w tej chwili polska gospodarka. Oczekujemy realnego planu wyprowadzenia polskiej gospodarki z obecnego stanu zamrożenia. Oczekujemy czegoś więcej niż infografiki. To nie zabawy, proszę Państwa, w jakieś prezentacje graficzne. To poważne rzeczy. Tu się zmienia prawo. Tutaj są urzędowe ograniczenia. Tutaj mogły i powinny być również realne odszkodowania. Zwracam uwagę na kwestię bankową, o której mówiłem. Minister finansów zapowiedział, że będzie znosił podatek bankowy dla części kredytów udzielanych przez banki. Ale czy ktoś słyszał na przykład o obligatoryjnym zawieszeniu rat kredytów i leasingów dla przedsiębiorców, którzy utracili wszelkie obroty w wyniku decyzji administracyjnych rządu? Niczego takiego nie ma. Premier Morawiecki zawsze ma rękę gotową, żeby poklepać po plecach kolegów z sektora bankowego, natomiast o zwykłych polskich przedsiębiorcach, czy to małych, czy średnich, czy dużych, nie pamięta. To się musi zmienić. To się musi zmienić, proszę Państwa. Dlatego będę apelował o realny, prawdziwy plan wyprowadzenia polskiej gospodarki z zapaści, w którą w tej chwili jest ona wprowadzana. O realny plan. To, co zostało wczoraj przedstawione, żadnym planem nie jest. To zbiór zapowiedzi, to zbiór ogólników, zbiór niewiadomych, zbiór frazesów. Czy mają Państwo jakieś pytania? Łukasz Perzyna, PNP24.pl. Ja do relacji z wczorajszej konferencji Morawieckiego pozwoliłem sobie dać tytuł jak na prozaku. Chciałem spytać, czy w Pana ocenie jako kandydata na prezydenta ten dyżurny optymizm władzy, czy przypływ tego optymizmu, przypominający rzeczywiście pewnie działanie pewnych leków antydepresyjnych, ma związek z wyborami prezydenckimi, w tym sensie, że władza zobaczyła te sondaże, wróżące frekwencje, 28% przy wyborach korespondencyjnych, góra 32%, co oznacza przecież, z prostego przeliczenia, że część elektoratu PiS-u nawet na te wybory nie pójdzie i w związku z tym to turbodoładowanie propagandowe. Oczywiście widać bardzo wyraźnie, że strategia rządowa polega na tym, żeby robić dobrą minę do złej gry, prezentować się jako pewny ośrodek przywódczy, niezależnie od rozwoju wypadków. Natomiast minęło już wystarczająco dużo czasu, żeby widzieć rażące niekonsekwencje, zarówno w wypowiedziach ministra zdrowia, który raz to twierdzi, że maseczki są niepotrzebne, raz to wprowadza obowiązek noszenia ich i to jeszcze zapowiedział wczoraj, nie wiem czy przez przejęzyczenie, czy rzeczywiście na poważnie traktuje swoje słowa, że będzie obowiązek noszenia maseczek aż do momentu wynalezienia szczepionki na koronawirusa. No niebywałe, przecież nie wiadomo, kiedy szczepionka zostanie wynaleziona, o ile w ogóle. Może to trwać wiele, wiele miesięcy, albo i lat. Więc wydaje mi się, że urzędowy optymizm, który próbują prezentować prezydent, premier i minister zdrowia, jest po prostu pewną pozą. Pozą, która ma skrywać chaos. Postawiłem taką tezę także tutaj, podczas konferencji prasowej, już dobrych kilka dni temu, że twardość, z jaką rząd narzuca kolejne regulacje, ma skrywać chaos skrywający się za kulisami. Brak strategii, brak pomysłów, co dalej. Więc po prostu brnięcie w kolejne ograniczenia było próbą ucieczki do przodu. W tej chwili widać, że rząd już ma na stole badania opinii publicznej, które pokazują narastające zniecierpliwienie społeczne. Po pierwsze zamknięciem. Po drugie dezorganizacją jakiegokolwiek normalnego życia gospodarczego. Po trzecie utratą źródeł dochodów przez część społeczeństwa. To już wychodzi w badaniach, do których dostęp ma rząd. Stąd rozpoczęcie mówienia o tym, o czym Konfederacja mówiła jako pierwsza. A więc o tym, że z kwarantanny trzeba wyjść, zdrowi do roboty, ludzie z grupy ryzyka czy starsi do bezpiecznej właśnie izolacji.
do kwarantanny, natomiast całe społeczeństwo nie da się rok czasu trzymać w kwarantannie. To oczywiście czysty absurd. Doprowadziłoby to do całkowitego bankructwa, dezorganizacji. Jakiś czas temu mówiłem, że czarna wizja, która nie powinniśmy pozwolić, by się zrealizowała, jest taka, że więcej osób będzie ofiarami epidemii i kryzysu z powodu samobójstw spowodowanych bankructwami i bezrobociem niż z powodu samego koronawirusa. No gdzieś tu musi być jeszcze ten rachunek rozsądku w skali całego państwa i całego społeczeństwa. Jakie koszty chcemy ponieść, żeby chronić nielicznych i na jakie wielkie koszty narazić całe społeczeństwo. To jest niepoprawne politycznie, ale ktoś te pytania postawić musi. I tym głosem niepoprawnym politycznie, głosem prawdy w tej kampanii prezydenckiej wychodzi na to, że jestem ja. Ja jako pierwszy, przypomnę, powiedziałem o tym, że wybory będzie trzeba przesunąć. Dopiero później przyłączyli się do tego wszyscy kandydaci opozycji, a z obozu rządzącego pan Gowin. I nieśmiało, po cichu, niektórzy inni. Również my jako pierwsi w Konfederacji mówiliśmy, że strategia izolacji gospodarczo podetnie korzenie normalnego życia społecznego. Premier po prostu ma zamiar o tym wszystkim milczeć i zgodnie z wytycznymi Jarosława Kaczyńskiego dojechać do wyborów, tak żeby prezydent Andrzej Duda mógł je wygrać. Natomiast kampania, która obecnie się toczy, nie jest w żadnym razie uczciwą kampanią. Sytuacja, w której trafiają zaproszenia z mediów kontrolowanych przez rząd, ale z informacją, że może być to ktokolwiek z Konfederacji, byle nie ja, no to nie jest normalny warunek prowadzenia kampanii wyborczej. No proszę Państwa, bądźmy poważni. Bądźmy poważni i traktujmy się poważnie. Rząd w tej chwili takiej postawy nie prezentuje. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Tak, skoro Pan skończył ten wątkiem telewizji rządowej, telewizja rządowa zamierza debatę prezydencką zorganizować. Jak Pan sobie to wyobraża? To znaczy kandydaci wchodzący z własnych domów, w maskach, kto miałby to poprowadzić? Może Ogórek, bo ona ma swoje doświadczenia z wyborami prezydenckimi. Szanowni Państwo, każda formuła debaty, która zostanie ustalona pomiędzy sztabami i telewizjami, nie tylko telewizja publiczna zapowiada debaty, ale także telewizje prywatne, jest do zaakceptowania. Moim zdaniem to jest kwestia czysto techniczna. Do dobrze przeprowadzonej debaty potrzeba kandydatów, możemy stać w odpowiednich odstępach od siebie. Myślę, że jednak dla pewnej dynamiki debaty nie powinna być to debata, gdzie będziemy zdalnie, tylko powinna być to debata, gdzie będziemy w jednym dużym studiu w odpowiednich od siebie odstępach. Jak pokazuje to nasza konferencja prasowa, przedstawiciele mediów przy zachowaniu środków ochronnych są gotowi uczestniczyć w kontakcie z kandydatami. Na tym polega kampania prezydencka. Jeśli jesteśmy zmuszeni do jej prowadzenia, no to ją prowadzimy. No i w ten sam sposób możemy się zgromadzić jako kandydaci. No nie widzę żadnego problemu. Powiedziałbym, że piłka jest po stronie telewizji publicznej, żeby dobrze to zorganizować. Skoro telewizja publiczna radzi sobie ze zorganizowaniem codziennie w dużej mierze ustawianych, w mojej opinii, programów politycznych, które mają pozorować debatę publiczną, a tak naprawdę programować społeczeństwo w kierunku poparcia dla partii rządzącej, no to z pewnością telewizja publiczna poradzi też sobie z organizacją debaty wyborczej. Czekam na nią niecierpliwie, żeby móc panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie powiedzieć prosto w oczy kilka słów prawdy na temat jego postawy i tego, w jaki sposób jest faworyzowany przez partię rządzącą i w jaki sposób ta kampania wyborcza jest nam ograniczana i prawa polityczne Polaków, także tych z emigracji, są zabierane. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu serdecznie, życzę dobrego dnia, życzę zdrowia.